10 stycznia na sali gimnastycznej ZSG nr 1 w Kętach rozegrano kolejną kolejkę klapsa. Tym razem swoje umiejętności pokazało 6 drużyn. Jako pierwsi zagrali wczorajsi kontra SOS Kopernik. Mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla wczorajszych w setach 25-20 oraz 25-23. Następne spotkanie rozegrali tamci z Oświęcimia, pokonując zespół Czarne Konie 2-0 w setach 25-16 i 27-25. Ostatnia rozgrywka wieczoru zakończyła się wynikiem 2-1 dla drużyny De Police, która pokonała Orłów Witkowice w setach 25-23, 23-25 oraz 15-12.